Baczność. Proszę poczet sztandarowy o wprowadzenie sztandaru Szkoły Podstawowej nr 10 imienia Jana Pawła II. Jak wszyscy zauważyli, przed nami są po raz pierwszy dwa sztandary, ponieważ od 1 września do naszej szkoły dziesiątki zostały włączone klasy gimnazjalne. W związku z tym na każdej uroczystości będziemy mieli sztandar właśnie dziesiątki i jeszcze sztandar dawnego gimnazjum numer 2. Szanowni Państwo, dziewczęta i chłopcy, przed nami nowy rok szkolny, w którym wprowadzane będą zaplanowane wcześniej zmiany w polskiej oświacie. To rok szczególny, ponieważ rozpoczynamy naukę w ośmioklasowej szkole podstawowej. Z 8 klasami pierwszymi, z 6 oddziałami siódmoklasistów, 5 gimnazjalistów, a także 4 oddziałami przedszkolnymi. Łącznie w naszej szkole mamy 58 oddziałów, 1200 uczniów i 128 nauczycieli. W tym szczególnym dniu myślami i sercem jestem z każdym z Was, szczególnie zaś z tymi, którzy dopiero zaczynają swoją szkolną przygodę. Drodzy uczniowie, mam nadzieję, że wypoczęci i radośni powracacie do szkolnych obowiązków. Pełni sił i chęci jesteście gotowi do nauki i nowych wyzwań. Jestem przekonany, że rok szkolny 2017-2018 będzie dla Was nie tylko kolejnym rokiem nauki, ale przede wszystkim czasem ciekawych doświadczeń i zdobywania nowych umiejętności. Wierzę, że dobrze wykorzystacie ten czas. Pamiętajcie, że w szkole nie tylko zdobywacie wiedzę, ale także odkrywacie swoje talenty. Życzę Wam jak najlepszych wyników w nauce. Zachęcam również do rozwijania swoich pasji i zainteresowań. Powodzenia i pomyślności w nowym roku szkolnym. Niech nowy rok szkolny będzie czasem rozwijania uczniowskich umiejętności, odkrywania Waszych mocnych stron i rozwijania różnorodnych talentów, abyście mogli być dumni ze swoich osiągnięć, a jednocześnie byli w stanie kontynuować najlepsze tradycje naszej dziesiątki. Nauka powinna być tym przyjemniejsza, że czekają na Was odnowione korytarze i sale lekcyjne, nowe meble, a dla siódmoklasistów nowe szatnie. Szanowni nauczyciele oraz pracownicy oświaty, kształtowanie ludzkich umysłów i serc to nie lada wyzwanie, ale jestem przekonany, że dzięki Państwa zaangażowaniu nauczanie młodych pokoleń będzie przyjemnością i osobistą satysfakcją. Sukcesy naszej młodzieży i Państwa awanse zawodowe właśnie to potwierdzają. Nie mogę pominąć także pracowników administracji i obsługi. Pragnę Państwu podziękować za trud, bez którego sprawne działanie placówek oświatowych nie byłoby możliwe. Drodzy nauczyciele, wierzę, że z zaangażowaniem i pasją będziecie rozwijać zainteresowania uczniów i kształtować ich charaktery, wskazując właściwą ścieżkę edukacji. Okażcie wszechstronną pomoc każdemu dziecku w naszej szkole. Szanowni rodzice, kiedy rytm dnia zaczyna wyznaczać szkolny dzwonek, liczę na Państwa wsparcie w codziennej szkolnej rzeczywistości. Bo tylko współpraca między rodzicami, nauczycielami i dyrekcją gwarantuje zadowolenie dzieci z pobytu w szkole oraz sukcesy uczniów. Szanowni rodzice, wiele osób spośród Państwa mocno przeżywa początek roku szkolnego. Zapewniam, że nasze placówki oświatowe dołożą wszelkich starań, aby Państwa dzieci były pod dobrą opieką, gwarantującą im bezpieczeństwo i kompetentne przekazywanie wiedzy. W Łomży stale wzbogacamy i modernizujemy obiekty oświatowe, remontujemy je, wyposażamy w najnowsze pomoce. Dążymy do tego, aby uzdolniona młodzież mogła w swoim mieście na najwyższym poziomie przejść wszystkie etapy procesu edukacji. W imieniu społeczności całej naszej szkoły pragnę gorąco podziękować za Pana zaangażowanie w modernizację naszej placówki. To dzięki Panu i władzom samorządowym naszego miasta po raz kolejny, podkreślam, po raz kolejny otrzymaliśmy niezbędne fundusze. W tym roku, w te wakacje, odnowiliśmy 14 sal lekcyjnych,
wyremontowaliśmy 2 korytarze i 2 klatki schodowe. Liczymy, panie prezydencie, że i w kolejnych latach będzie pan przeznaczał odpowiednie środki na dalsze prace modernizacyjne i zakupy nowoczesnych środków dydaktycznych. Dziękuję panu serdecznie. Szanowni państwo, u progu nowego roku szkolnego pragnę, aby był on dla wszystkich czasem realizacji zamierzeń i sukcesów edukacyjnych. Niech owocami oświaty w naszym mieście będą radosne i mądre dzieci, które lubią swoje szkoły, bo są w nich traktowane z szacunkiem, czują się w nich bezpiecznie oraz są to miejsca, gdzie zawsze dzieje się coś ciekawego. Co najważniejsze, że to tu uczniowie zawsze mogą liczyć na pomocną dłoń profesjonalnej kadry pedagogicznej. Życzę udanego roku szkolnego. Całej społeczności szkolnej życzę wielu radosnych chwil związanych z przekazywaniem i zgłębianiem wiedzy, ambicji i determinacji w dążeniu do wyznaczonych celów, samozadowolenia i pięknych przyjaźni.